Radio Naukowe. Zaprasza Karolina Głowacka. Dzień dobry. Cieszę się, że jesteście. I ci, którzy dopiero dołączyli do naszej wspólnej naukowej przygody i ci, którzy są ze mną od początku. Podcast za chwilę skończy 3 miesiące, ma dziesiątki tysięcy odsłuchań i 55 patronów i patronek w serwisie patronite.pl. Nawet nie wiecie, jak mnie to cieszy. Dziękuję wszystkim i każdemu z osobna. Czy jesteśmy racjonalni? Czy każdą decyzję podejmujemy rozważnie i po przeanalizowaniu wszystkich za i przeciw? A skąd? To niemożliwe. Biologicznie nie do utrzymania. Za to jesteśmy mistrzami w racjonalizowaniu już podjętych decyzji. W odcinku rozmawiamy o błędach poznawczych i pułapkach argumentacyjnych. Radio Naukowe, odcinek 29. Zaczynamy. Ladies and gentlemen, this discovery has taken a long time. We have detected gravitational waves. This year's prize is about rewriting the code of life. My body is very limited. My mind is free to explore the universe. We are not making science for science. We are making science for the benefit of humanity. Radio Naukowe. Włącz wiedzę. Do tej rozmowy zaprosiłam znanego wam już psychologa, tego samego, który w Radiu Naukowym tak zajmująco opowiadał o wróżkach i wróżach oraz ich metodach przekonywania nas, że wiedzą, o czym mówią. Kto nie słuchał, zachęcam. Odcinek 7, specjalny, sylwestrowy. W tym podcaście rozmawiamy o błędach poznawczych, które mają wpływ na nasze decyzje zakupowe, ale również szerzej, na nas jako na społeczeństwa. O tym, dlaczego przeszacowujemy społeczność migrantów. O tym, dlaczego w oczy rzucały mi się blondynki. Czy warto w totka zaznaczyć liczby 1, 2, 3, 4, 5, 6? Dlaczego uciekam przed ekspedientami w sklepie? Oraz dlaczego wiele osób omija stoiska z bezpłatnym poczęstunkiem, chyba że są studentami? Jest też wątek dyskusji, również w mediach społecznościowych, które zwykle tylko pozornie są dyskusjami. Bardzo polecam, bo temat jest fajny, a rozmówca mówi pięknie i mądrze. Radio Naukowe. Doktor habilitowany Tomasz Grzyb, profesor Uniwersytetu SWPS, Instytut Psychologii, Wydział Psychologii we Wrocławiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, czy podejmujemy decyzje, my ludzie, w oparciu o racjonalne rozumowanie? Och, i już od razu muszę użyć ulubionej odpowiedzi psychologów. Bardzo tego nie lubię, zawsze staram się wytrzymać choć trochę, no ale będę musiał. No to zależy. To zależy. Dlaczego? Ano dlatego, że może spróbujmy to sobie wyobrazić obrazowo. Wyobrazić obrazowo, jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Mamy w głowie taką strukturę składającą się głównie z wody, w 80%, jeśli dobrze pamiętam. Trochę jest tam tłuszczu, trochę białek, wygląda jak szara galaretowata masa, waży około 1,5 kg, ale stanowiąc mniej więcej 1,5 do 2% masy naszego ciała, konsumuje około 20-25% energii. No to wyobraźmy sobie, że mamy takie urządzenie w swoim domu, jakiś taki piecyk grzewczy, który konsumuje tak strasznie ogromne ilości energii. Co byśmy chcieli z nim zrobić? No ano wyłączać w tym momencie, w którym nie jest on tak stuprocentowo potrzebny. I tak działa nasz mózg, bo oczywiście o nim mowa. On w ogromnej większości wypadków stara się konsumować jak najmniej energii, to znaczy funkcjonuje w takim trybie, powiedziałbym, stand-by. Ma pewne uproszczone procedury pozwalające na oszczędzanie energii i te uproszczone procedury są bardzo ściśle związane z heurystykami, czyli takimi uproszczonymi formami wydawania sądów, z automatycznie podejmowanymi decyzjami, a tylko w niewielkim stopniu są związane z racjonalnym, analitycznym myśleniem, tak jak my zwykliśmy na nie patrzeć. A zatem z całą pewnością nie jest tak, że większość, a nawet wiele decyzji podejmujemy racjonalnie. Nie, olbrzymią większość decyzji podejmujemy w sposób nieracjonalny. Natomiast, i chcę to bardzo wyraźnie podkreślić, jesteśmy mistrzami w racjonalizacji wstecznej tych decyzji. A zatem, jeśli można poprzeć to jakimiś danymi, kiedy prowadzimy badania dotyczące wpływu ludzi na reklamy i pytamy Polaków o to, czy podejmują jakieś decyzje zachęceni do tego reklamą, oczywiście mowa o decyzjach konsumenckich, to oczywiście ogromna większość, prawie stuprocentowa, mówi nigdy. Ja nie jestem człowiekiem, który jest wrażliwy na reklamy, ja jestem człowiekiem, który podejmuje wszystkie decyzje w sposób racjonalny. Decyzje zakupowe są dla mnie decyzjami podejmowanymi w oparciu o fakty, a nie w oparciu o reklamy.
No to dokonujemy przeglądu kuchni i okazuje się, że i w kuchni, i w łazience znajdujemy całą masę różnego rodzaju znanych marek i pytamy wtedy, no dobrze, a ty kupiłaś proszek tej marki, którego reklamę musiałaś widzieć w telewizji, jak wobec tego wytłumaczysz tę decyzję? I wtedy słyszymy, a nie, to jest zupełnie inna sytuacja. To niemiecki proszek. To jest proszek, który był w promocji, albo to jest proszek, którego stosunek jakości do ceny jest znakomity, albo to jest proszek, który pozwala mi używać go mniej, co sprawia, że dbam o środowisko naturalne. A zatem występuje tutaj taki efekt, który się nazywa BTA, czyli Better Than Average. Ja jestem lepszy niż przeciętna osoba, bo przeciętne osoby to kierują się w swoich decyzjach reklamami, albo tym, co im ktoś powie, albo tym, jak zachowują się inni ludzie, ale ja nie. Ja jestem osobą, która podejmuje wszystkie swoje decyzje, zarówno te dotyczące świata społecznego, jak i decyzje zakupowe, decyzje ekonomiczne w oparciu o fakty, dane. Jestem w tym absolutnie racjonalny. Ale żeby było zabawniej, sami reklamodawcy wykorzystują chyba ten efekt, bo wszyscy dobrze znamy, jak te reklamy działają. Mamy oto świetlisty produkt, ten wyjątkowy, który trzeba wybrać i obok porównanie do zwykłego, jakkolwiek by to miało brzmieć, ale to właśnie jest jakiś zwykły produkt, szary, właśnie ten przeciętny. Ale tak sobie myślę, że chyba ten automatyzm decyzji zakupowych, bo tego się na razie trzymajmy, zależy pewnie od tego, jak wiele pieniędzy trzeba wydać. Bo kiedy mówimy chyba na przykład o zakupie samochodu, czy jakiegoś sprzętu komputerowego droższego, czy no nie wiem, mieszkania, no to tu już zasiadamy do tego bardzo poważnie, zwykle, prawda? Jeśli nie dysponujemy jakimiś nieskończonymi zasobami finansowymi, no to te decyzje podejmujemy przynajmniej bardziej ostrożnie. I teraz wyobraźmy sobie, że mielibyśmy decyzję o zakupie każdej koszulki podejmować w identyczny sposób. Wyjmijmy na chwilę istnienie pandemii, no to powinniśmy przejść przez wszystkie sklepy w galerii handlowej, literalnie wszystkie, sprawdzić skład tych koszulek, prawda? No i można by oszaleć od czegoś takiego. Mieliśmy takiego kolegę na wydziale kiedyś, który chciał kupić wędkę. Był zapalonym wędkarzem i postanowił kupić wędkę i chciał to zrobić w sposób absolutnie racjonalny. To znaczy najpierw dokonał bardzo szczegółowego przeglądu rynku wędek, następnie umieścił tutaj dodatkowy element w postaci kołowrotka, stworzył sobie arkusz w Excelu, gdzie wpisywał wszystkie parametry i pod koniec roku, bo gdzieś to tyle trwało, około roku, uznał, że ma już swoją wymarzoną wędkę. Udał się z pieniędzmi do sklepu, gdzie sprzedawca pokazał mu kolejny model, który właśnie wyszedł i został wpuszczony na rynek. No i Krzysztof niestety musiał wrócić do domu, zaktualizować swoje dane i rozpocząć cały proces od początku. Więc rzeczywiście można i tak. Pytanie, ale to konsekwentne, bo szczerze mówiąc myślałam, że puenta będzie taka, że kupi ten najnowszy model jednak skuszony, ale to trzeba przyznać Krzysztofowi, pewne założenia, które na początku poczynił, okazały się być absolutnie kluczowe i trudno mu było się z nich już później wydobyć. Jeśli mówisz o tej kwestii związanej z podejmowaniem decyzji, że w sprawach drobnych i w sprawach zasadniczych, to też nie jest tak do końca. Otóż jest taka klasyfikacja Otula z lat 80., która rzeczywiście odwoływała się do takiego myślenia, która sugerowała, że podejmowanie przez nas decyzji zakupowych jest związane z dwoma wymiarami. To znaczy po pierwsze z wymiarem emocjonalności i racjonalności, czyli są pewne decyzje, które my podejmujemy w sposób emocjonalny i takie, które podejmujemy w sposób racjonalny, a zatem produkty, które kupujemy, mogą być kupowane impulsowo, mogą mieć charakter no właśnie pewnej poprawy, celem ich zakupu powinna być pewna poprawa nastroju albo sprawienie, że po prostu czujemy się lepiej. No i są takie, które powinny być podejmowane w sposób racjonalny. Do tego dokładamy jeszcze jeden wymiar, czyli kwestię wagi tej decyzji, związaną przede wszystkim z ilością wydanych pieniędzy, czyli wysokie i niskie zaangażowanie. I w ten sposób tworzyła się taka matryca czteropunktowa, czyli mieliśmy takie produkty, które należało kupować racjonalnie, z niskim zaangażowaniem, racjonalnie z wysokim i tak dalej, i tak dalej. No i teraz takie klasyczne produkty, które powinny być kupowane w sposób racjonalny, z wysokim zaangażowaniem, to jest to, co wymieniłaś, samochody, domy, kredyty i tak dalej. Ale teraz popatrzmy na to, jak te produkty są reklamowane. Ja już bardzo dawno nie widziałem reklamy samochodu, która nie miałaby charakteru emocjonalnego. Bardzo dawno nie widziałem reklamy nieruchomości, która nie miałaby charakteru emocjonalnego.
Samochody są, co ciekawe, reklamowane podobnie jak perfumy. Takimi szybkimi przybitkami, emocja, właśnie wolność. Wolność tak. I szukam słowa, kiedy czujemy się lepsi od innych. Powiedziałbym, że próżność, ale nie wiem, czy tego słowa. Próżność też, ale właśnie no takie prestiż. O to mi chodzi. Okay. No tak, no to zwróć uwagę, że rzeczywiście tak to wygląda, choć teoretycznie zgodnie z tą klasyfikacją te reklamy powinny mówić: na tym samochodzie przejedziesz 100 km zużywając jedynie tyle i tyle benzyny. Albo ten samochód traci bardzo mało od sprzedaży po 3 latach. No, tylko że nikt w taki sposób samochodu nie reklamuje. To, co musisz czuć, to wolność. Albo prestiż, albo poczucie, że jesteś lepszy od innych, no bo przecież w Polsce bardzo często kupujemy samochody za pieniądze, których nie mamy, żeby zaimponować ludziom, których nie lubimy. Więc rzeczywiście tak mogłoby być, ale teraz spójrz na reklamy nieruchomości. No, nieruchomość to jest rzecz, która bardzo często w Polsce wiąże się z zaciągnięciem kredytu na kilkadziesiąt lat, z wydatkiem, który ustawia nas nie w takim sensie finansowym, ale w sensie decyzji, które później musimy podejmować na całe życie, a ogromna większość haseł promujących nieruchomości to są hasła, które także odwołują się do emocji. Teraz w ogóle trudno kupić mieszkanie, bo same apartamenty sprzedają. No więc właśnie. Jeżeli popatrzymy na nazwy osiedli, to one albo odwołują się do pewnej sielskości, ekologiczności, poczucia spokoju, co zazwyczaj oznacza, że musisz 30 minut drałować do najbliższego przystanku autobusowego, jeśli chcesz korzystać z komunikacji miejskiej, albo odwołują się do prestiżu, czyli nazywają się residence na przykład, albo apartment, albo gold, albo platinum, silver i tak dalej. Nie, silver to dla lamusów, to tam nie mieszkamy. W każdym razie chcę pokazać, że nawet takie decyzje, które powinny być podejmowane w oparciu o bardzo skrupulatne analizy, bardzo często związane są mimo wszystko z emocjami. Żeby pokazać już nie na takich wielkich rzeczach, zdarzyło mi się kiedyś doradzać w podejmowaniu decyzji dotyczącej produktu pewnej firmie produkującej okna. I analizowaliśmy, co dla ludzi jest ważne, kiedy kupują okna. No i wydaje się, że wtedy, kiedy kupujesz okna do swojego mieszkania, to ważne jest dla ciebie to, żeby te okna były bardzo szczelne, żeby miały wysoką izolację cieplną, żeby były łatwe w myciu, żeby były trwałe, nie psuły się, ewentualnie wykonane z ekologicznych materiałów itd., itd. Okazało się, że w naszych badaniach, w tych, które były realizowane w blokach, to jest dosyć ważne, kluczowym elementem dla bardzo wielu ludzi w oknach balkonowych był tak zwany pochwyt. Ogromna większość z nas nie wie, co to jest pochwyt, ale ja już się nauczyłem, pracując dla tej firmy. Otóż pochwyt jest to taka malutka klameczka na zewnątrz drzwi balkonowych, które umożliwiają zamknięcie tych drzwi balkonowych od zewnątrz. A zatem, kiedy wychodzisz na balkon po to, żeby na przykład, jeśli masz brzydki nawyk, zapalić papierosa, albo po to, żeby popatrzeć na twoje osiedle i sprawdzić, jak mija życie, to wtedy możesz te drzwi zamknąć od zewnątrz. I okazało się, że coś, co kosztuje, podpowiem, w hurcie 3,30, decydowało o tym, czy ludzie kupią te okna, czy nie. Czyli obecność takiego drobiazgu, który znowu jest związany także z pewnymi emocjami, była dla nich absolutnie, absolutnie kluczowa. Więc chciałbym, żebyśmy popatrzyli na te nasze decyzje, które podejmujemy właśnie z takiej perspektywy i zdawali sobie sprawę z tego, że w olbrzymiej części drobiazgi, na które kompletnie nie zwracamy uwagi, pewne detale, które gdybyśmy mieli wypisane, stwierdzilibyśmy, że kto się będzie przejmował taką pierdołą, są w istocie elementami, które decydują o tym, czy podejmiemy decyzję na tak, czy na nie. Czyli pewne skróty, jakie są dokonywane przez nasz umysł, są racjonalne z biologicznego punktu widzenia. Wracam do tego, co mówiłeś na początku, czyli pewnej oszczędności energetycznej. Ale z drugiej strony właśnie te skróty mogą niestety nas wpędzić w różne kłopoty. Więc nie wchodząc Państwu, drodzy słuchacze i słuchaczki, teraz na wyrzutu sumienia, że oto jesteście niemądrzy, że poddajecie się takim błędom poznawczym. Bo my, jak tutaj we dwoje siedzimy, również jesteśmy na nie narażeni. To jednak wiedząc o tym, jakie są te błędy poznawcze, łatwiej jest je wyłapać. Przynajmniej ja tak miałam, kiedy się zaczęłam interesować tym jakiś czas temu, to się sama łapałam na takich przypadkach. Ot na przykład lubię zmieniać kolor włosów i w swoim życiu już miałam i czarne, i rude, i blond, i ciemnobrązowe, i przez chwilę swoje naturalne. Ilekroć planowałam dokonać tej zmiany, to nagle dookoła mnie
były same blondynki, jeśli myślałam o tym, żeby zostać blondynką. Samiuteńkie blondynki jeździły. Jak myślałam, że ściąć włosy, wszystkie kobiety miały krótkie i wyglądały piękne. Jak chciałam zapuszczać, wszystkie miały długie. Mówię tutaj o takim zwracaniu uwagi na to, co akurat nam w głowie siedzi. To też jest jakiś błąd poznawczy. No właśnie, w sformułowaniu błąd poznawczy mamy zaszyte przekonanie o tym, że to jest coś złego, prawda? To jest pewna kwestia, na którą także powinniśmy zwrócić uwagę. My o tym mówimy jako o błędach poznawczych, ale to nie zawsze są błędy. One z perspektywy naszego organizmu są po prostu adaptacyjne. Czyli skróty może trzeba mówić. Może skróty, może po prostu heurystyki, prawda? To, o czym mówiłaś przed momentem, to tak zwana heurystyka dostępności, czyli jeżeli, spróbujmy to pokazać na trochę innym przykładzie, jeżeli dziś dostałaś mandat za zbyt szybką jazdę samochodem. O nie, to jest fatalne. Ja, przepraszam, ja bardzo grzecznie jeżdżę samochodem, uważam, że to jest ważne, więc zmieniamy przykład. Okej, jeżeli dziś dostałaś mandat za zbyt wolną jazdę samochodem i utrudnianie ruchu innym użytkownikom drogi, to najprawdopodobniej dużo łatwiej jest ci zinterpretować stojący na poboczu samochód jutro, pojutrze i za tydzień jako radiowóz, albo człowieka, który stoi przy drodze, jako potencjalnego policjanta, który być może w cywilu mierzy właśnie prędkość, z którą się poruszasz. Więc bardzo podobny efekt dostrzegałaś wtedy, kiedy twoja uwaga była zaktywizowana wokół skracania, chciałem powiedzieć wydłużania, ale chyba podobno także jest możliwe. Można robić takie rzeczy, to jest trochę dziwne, ale można robić takie rzeczy. Proponowano mi kiedyś takie doczepy, ale to jakby nie. Okej. W każdym razie, jeśli nasza uwaga jest zogniskowana wokół tego rodzaju rzeczy, to dużo łatwiej jest nam dostrzegać właśnie takie kwestie dookoła nas. Oczywiście czasami są to rzeczy zupełnie anegdotyczne, takie jak to, o czym opowiadałem ja, czy ty przed momentem. Czasami są to rzeczy, które zmieniają życie. Wyobraźmy sobie, że człowiek jest na przykład policjantem i zajmuje się sprawami kryminalnymi. Okazuje się, że ci ludzie mają dużo większą łatwość traktowania kogoś jako potencjalnego przestępcę. Właśnie dlatego, że ponieważ każdego dnia spotykają się z negatywną stroną ludzkiego funkcjonowania i doskonale widzą, do czego człowiek jest zdolny, łatwiej jest im myśleć o przypadkowo napotkanym przechodniu jako o człowieku, który jest zdolny do jakichś niecnych czynów. Więc to czasem ma sens, myślę, że w przypadku policjantów może mieć w ich pracy, ale wtedy, kiedy wracają do domu, to jest coś potwornie obciążającego, nie tylko dla nich, ale na przykład także dla ich rodzin, co bardzo wyraźnie widać w takim zdrowiu psychicznym policjantów z powiedzmy 15- czy 20-letnim stażem. To by mogło również tłumaczyć przeszacowania, które często się zdarzają, kiedy pyta się osoby o to, ile na przykład jest mniejszości w społeczeństwie, ilu jest migrantów. I z tego, co się orientuję, nie mam teraz pod ręką konkretnych badań, ale pamiętam takie ankiety, z których wynikało, że ludzie zawsze przeszacowują, że właśnie opowiadają, że nie wiem, powiedzmy jest 20% migrantów w społeczeństwie, a rzeczywistość jest taka, że jest tam ich około 5%. Tylko właśnie to wyłapywanie osób, albo na które zwracamy uwagę, albo też to chyba się łączy jeszcze z innym elementem, czyli właśnie zwracanie uwagi na jakąś inność. To może być także związane z pewnymi aktualnymi doświadczeniami. Ja od kilku tygodni robię taki drobny eksperyment na swoich zajęciach. Eksperyment to za dużo powiedziane, bo nie ma tutaj grupy kontrolnej, ale pewien eksperyment pedagogiczny, tak bym to określił. To znaczy proszę ludzi o to, żeby odpowiadali na pytanie, jaki procent mieszkańców Polski pracuje zdalnie. I teraz wyobraźmy sobie, z kim ja mam zajęcia. Najczęściej to są studenci albo studenci studiów podyplomowych, czyli ludzie, którzy pracują głównie głową, tak? Czyli ludzie, którzy zajmują się na co dzień jakąś formą pracy umysłowej. I kiedy ja ich pytam o to, jaki procent ludzi pracuje zdalnie, to mam odpowiedzi wahające się pomiędzy 40 a 60%. To znaczy ludzie są przekonani, że około 40 do 60% Polaków pracuje zdalnie. Nie zastanawiając się nad tym, że to jest po prostu technicznie niemożliwe. OECD robiła takie analizy dotyczące tego, jaki procent miejsc pracy w Polsce w ogóle może być wykonywane zdalnie i ta wartość nigdy nie przekracza 40%. De facto w Polsce zdalnie pracuje około 10% ludzi. Natomiast ponieważ my myślimy o swojej pracy i najczęściej pracujemy zdalnie, mówię o tych ludziach, z którymi ja się spotykam, to przeszacowujemy to, że inni także pracują
zdalnie. Mamy taki efekt pewnej fałszywej powszechności doświadczeń, ponieważ moje doświadczenia są takie, to zakładam, że wszyscy inni mają bardzo podobne. I oczywiście to jest dosyć kłopotliwe właśnie przede wszystkim ze względu na to, że my mamy dużą trudność w takim stanięciu w czyichś butach, w takim empatycznym wczuciu się w sytuację drugiej osoby, ponieważ zakładamy, że to jak my patrzymy na świat, to jak my go widzimy, to jak my postrzegamy związki pomiędzy wydarzeniami, jest rzeczą absolutnie powszechną. A pierwszą rzeczą do sensownego spojrzenia na świat jest uświadomienie sobie, że to jest tylko mój i niekoniecznie jedynie prawidłowy sposób widzenia rzeczywistości. A to wiesz, przechodzimy do coraz poważniejszych tematów, z czego co trochę mnie zaskakuje, bo myślałam, że zrobimy lekką, spokojną rozmówkę o właśnie tych błędach poznawczych, a to się okazuje, że to prowadzi do różnych problemów społecznych, jak na przykład to, o czym mówiłam, kwestia przeszacowania obecności migrantów, co wywołuje czasami napięcia społeczne, jak się zwykle okazuje, niepotrzebne albo wyolbrzymione. Ty pokazałeś o tej pracy zdalnej. To faktycznie absurdalny pomysł, żeby uważać, że 60% tak pracuje, ale to też jakoś mówi o naszym, nie wiem, egotyzmie. Wydaje mi się, że to też może tłumaczyć na przykład nieufność wobec medycyny, czyli mój przypadek, przypadek koleżanki czy kolegi jest przez nas ekstrapolowany na wszystko. I jakby nie jesteśmy w stanie zrozumieć właśnie medycyny opartej na dowodach, całej tej statystyki, to jest nienaturalny chyba dla nas sposób myślenia. Czy to jest coś, co może tłumaczyć właśnie te różne też głębsze problemy? Może w ten sposób. Wyobraźmy sobie żyjącego 15 tysięcy lat przed naszą erą człowieka, który dostrzega, że jego przyjaciel, jego współplemieniec zjadł coś i potwornie źle się poczuł. I on potem womitował przez całą noc i w ogóle było mu źle i tak dalej, i tak dalej. Ten nasz bohater anegdoty podchodzi do niego i pyta, co się działo, a on mówi, słuchaj, przechodziłem nad tamtą rzeką, chyba mnie coś zawiało, może tam są jakieś wapory, może jakieś wyziewy siarczane. Oczywiście on takich rzeczy nie mówi, ale domyślamy się, o co tutaj chodzi. Topielec tam był najpewniej. Coś tam jest, albo utopek, albo coś w tym guście. No to ten nasz bohater historii mówi, to ja już nie będę chodził nad tę rzekę. I już. I on przez całe życie stara się nie chodzić nad tę rzekę, a jeśli chodzi tam, to z najwyższą ostrożnością. Czy on ma rację? Obiektywnie rzecz ujmując, ma. Przecież biorąc pod uwagę ówczesne standardy rozumowania, jego wyciągnięcie wniosku nie było specjalnie trudne. I być może było nawet prawidłowe. Pomyślmy teraz o tym, co się zmieniło od tamtych czasów. Otóż my mamy takich kolegów i koleżanki na pęczki. Mamy dziesiątki tysięcy doniesień prasowych, że po przyjęciu pewnej szczepionki człowiek bardzo źle się poczuł albo wręcz zmarł. W tej chwili na świecie, no powiedzmy, że powiedzmy o Polsce, w tej chwili w Polsce podaliśmy ponad 4 miliony dawki różnego rodzaju szczepionek przeciwko COVID-19 i jest rzeczą absolutnie oczywistą, że niektórzy ludzie po podaniu tej szczepionki zmarli. Natomiast sformułowanie... To nie musi mieć związku, czy raczej nie ma żadnego dowodu na to, że jest związek między jednym a drugim. Nie ma absolutnie żadnego związku. Jest jedna jeden z takich błędów poznawczych, i to już nazwijmy błędem, nazywa się post hoc ergo propter hoc, czyli zakładamy, że jeśli coś występuje po czymś, to na pewno wystąpiło na skutek tego. To jest absolutny błąd. Ten sposób rozumowania mógł nam pomagać wtedy, kiedy mieliśmy bardzo ograniczoną liczbę różnego rodzaju sygnałów, że coś jest nie w porządku i bardzo ograniczony dostęp do takich wiadomości. Dzisiaj ten dostęp jest de facto nieograniczony poprzez media. Mamy błyskawiczny sposób poinformowania się o tym, że coś się złego wydarzyło na drugim końcu świata i potwornie się tego boimy. Strach jest jednym z największych motywatorów do podejmowania nieracjonalnych działań. Wiemy to od bardzo wielu lat. Znowu nie chcę używać takiego argumentu, którego się nie powinno używać w dyskusjach, ale może trochę go przerobię. To jest tak zwany argumentum ad Hitlerum, tak? Czyli jeżeli coś się sprowadza do rzeczy, które działy się w III Rzeszy, to właściwie należy kończyć dyskusję. Ale Hermann Göring w trakcie
procesu norymberskiego, został zapytany o to, w jaki sposób to się udało ze społeczeństwem niemieckim, że doprowadzono do sytuacji, w której ono było w stanie wierzyć takim demagogom. Na co Göring powiedział bardzo prostą rzecz. Jeśli odpowiednio przestraszysz człowieka, to on będzie w stanie zrobić dla ciebie wszystko. Jeśli sprowadzisz to do sytuacji, w której on się będzie bał, to jesteś w stanie wmówić mu naprawdę, naprawdę wiele rzeczy. No i teraz porównajmy to z przeciętną liczbą złych wiadomości, które otrzymujemy każdego dnia. Wystarczy otworzyć dowolny portal internetowy i dowiadujemy się, że ktoś kogoś zabił, ktoś kogoś zgwałcił, ktoś komuś ukradł pieniądze, ktoś komuś wyrządził jakąś krzywdę. Na dodatek możemy na to nałożyć informację, z jakiej grupy społecznej był ten ktoś i błyskawicznie mamy efekt polegający na tym, że ta grupa społeczna jest, używając odniesień psychologicznych, defaworyzowana, a doskonale wiemy, do czego to może doprowadzić. Są bardzo interesujące badania z roku 2019, jestem rzeczywiście bardzo ciekawy, jak one wyglądałyby teraz, pewnie ten efekt jeszcze by się wzmógł. Badania robione przez niejakiego Laferniera, który sprawdzał, czego ludzie się boją. Prosił o to, żeby zapisali oni na kartce rzeczy, których się obawiają, rzeczy, które mogą się przytrafić, wydarzyć w ciągu jakiegoś najbliższego czasu, a oni się tego boją. Okazało się, drodzy Państwo, że kiedy po kilkudziesięciu dniach sprawdzano, które z tych rzeczy się wydarzyły, to wydarzyła się ich zdecydowana mniejszość. 91,4% rzeczy, których się boimy, nigdy się nie wydarza. A zatem boimy się rzeczy na zapas i to na bardzo duży zapas. Jakie to przynosi konsekwencje? Ano po prostu żyjemy w strachu. Żyjemy w strachu przed rzeczami, które nigdy się nie wydarzą, ale ten strach jest znakomitą pożywką do tego, żeby nas skłaniać do tego, żeby znowu kogoś nie lubić, żeby znowu obwiniać kogoś za swoje własne niepowodzenia, żeby znowu być przekonanym, że światem rządzą różnego rodzaju spiskowe grupy, które tylko czekają na to, żeby nam to życie uprzykrzyć, żeby stworzyć z nas niewolników, żeby sprawić, że rząd światowy będzie w końcu kontrolował nasze umysły. Pomyślmy tak zupełnie logicznie, czy naprawdę Billowi Gatesowi zależy na tym, żeby kontrolować umysł Wiesławy ze Świebodzina czy Karola ze Skarżyska Kamiennej. Oczywiście przepraszam tutaj wszystkie Wiesławy i wszystkich Karolów. To tylko... Ja jestem ze Skarżyska Kamiennej. Więc właśnie. No... Pozdrawiam. No. Więc nie, no, zwróćmy na to uwagę, że ten lęk, ten strach, który jest do nas indukowany, po prostu przeszkadza nam normalnie funkcjonować. Natomiast były takie próby medialne tworzenia mediów, które mówią w większości o pozytywnych informacjach i to naprawdę długo nie trwało niestety. Tak też chyba jesteśmy skonstruowani właśnie, że zwracamy uwagę przede wszystkim na te zagrożenia, co by chyba łączyło się z tą opowieścią, o której mówiłeś wcześniej, o tym człowieku sprzed powiedzmy 15 tysięcy lat, którego kolega tam przeszedł przez jakieś tam jeziorko i to spowodowało to czy tamto. Że opłaca nam się zwracać uwagę na te zagrożenia, bo to może nas uchronić w przyszłości. Ale jest jeszcze coś takiego jak efekt lubienia kogoś za wyświadczenie nam przysługi, nawet jeśli jej nie chcieliśmy. Mhm. To chyba też często było stosowane przez różnego rodzaju ankieterów, że ktoś nam da nam, nie wiem, długopis na przykład, którego nie chcemy, a po czym poprosi jakiś datek o wiele większy. To jest też znana sprawa, wykorzystywana również manipulacyjnie. Może być wykorzystywana manipulacyjnie. To, o czym mówimy, to jest tak zwana reguła wzajemności. Jedna z najsilniej obowiązujących reguł nas wszystkich. Dlaczego? No dlatego, że gdyby nie ona, to prawdopodobnie w ogóle nie moglibyśmy funkcjonować jako społeczeństwo. Zacznijmy może od jej prostego wyjaśnienia. Ja się wychowywałem w małej miejscowości na Górnym Śląsku. W tejże małej miejscowości świętowano urodziny, w odróżnieniu od imienin, które świętuje się w innych częściach kraju. I w tejże miejscowości był taki zwyczaj, że trzeba było w trosce o dobrostan gości przygotować strasznie dużo jedzenia na tę imprezę. Tak z 3 razy więcej niż ktokolwiek byłby w stanie zjeść. Co oczywiście powodowało, że pod koniec tej imprezy była duża ilość różnego rodzaju pozostałości, pysznych ciągle, tylko że niezjedzonych. Część z nich próbowaliśmy jakoś zamrażać, część z nich się tam zostawiało na później, ale są takie rzeczy, których na później zostawić nie można. Powiedzmy, że jeśli został ci kawałek tortu z bitą śmietaną, to on po prostu będzie nie do użycia na drugi dzień. Co się wtedy robiło? Nadawało się ten tort na talerz, szło się do sąsiada, sąsiadki, pokazywało ten tort, mówiąc: mieliśmy imprezę, skosztujcie,
na pewno wam zasmakuje, może wam zasmakuje. No i teraz powstawał problem tego talerza, bo zwróćmy uwagę, że oczywiście trzeba zjeść ten tort, to jest jasne, ale talerz jest nasz, co z nim zrobić? Zauważmy, że w ogromnej większości kultur oddanie tego talerza pustego jest rzeczą absolutnie haniebną. Nie wolno robić takich rzeczy. Jeżeli oddasz pusty talerz, możesz pożegnać się z tym, że jeszcze kiedykolwiek, cokolwiek od kogokolwiek dostaniesz. Nie dlatego, że jest prawna norma nakazująca oddawanie pewnych rzeczy. Nie. Istnieje honorowa, kulturowa norma, w której to, co bardzo wysoko cenimy, to jest pewna równowaga wzajemnych przysług. Jeśli coś od kogoś otrzymałeś, powinieneś to dobro oddać. Od razu zaznaczę, że to nie musi być wyłącznie dobro, bo tą samą zasadą możemy tłumaczyć zemstę, ale akurat teraz o tym nie mówimy. I teraz przechodzimy na poziom społeczeństw. Zauważmy, że gdyby ta reguła nie obowiązywała, to w ogóle nie moglibyśmy się rozwinąć jako cywilizowane społeczeństwo. Dlaczego? Powracamy do tej naszej historii z naszymi dwoma dżentelmenami, których jeden jeszcze cierpi na dolegliwości gastryczne, a drugi zastanawia się nad rzeczywistością i stwierdza, może gdybyśmy mieli tutaj kogoś takiego, kto się zna na jakichś ziołach, kto się zna na jakichś driakwiach, które można naparzać, to pewnie byłoby lepiej. A zatem dobrze byłoby mieć w wiosce takiego szamana albo curandero, jakkolwiek byśmy go tam nazywali. No dobrze, tylko żeby on mógł się kształcić, mógł testować różnego rodzaju leki, mógł sprawdzać i doskonalić swoje umiejętności, to musi mieć gwarancję, że będzie miał co jeść. A zatem my musimy go karmić cały czas, niezależnie od tego, czy jego usługi są potrzebne. Skąd będziemy wiedzieli, że on będzie nas chciał leczyć wtedy, kiedy my nie będziemy mogli dostarczyć mu pożywienia? Ano właśnie z reguły wzajemności, bo my mu coś dawaliśmy i on nam teraz to będzie oddawał. Gdyby nie reguła wzajemności, to tego po prostu by nie było, bo nie było jeszcze wtedy pieniędzy, nie było handlu wymiennego, a w każdym razie nie można go było w tej konkretnej możliwości zastosować. I teraz robimy bardzo duży skok cywilizacyjny i mamy współczesny supermarket, taki, w którym no teraz w czasie pandemicznym nie napotkamy raczej na hostessy, które proponują nam skosztowanie jakiegoś produktu, ale w normalnym czasie to jest absolutnie nagminne. Mamy młodą dziewczynę ubraną w jakiś jaskrawy kostiumik, która proponuje nam wzięcie jakiegoś kawałka czekoladki, ciasteczka albo innego jogurciku. Częstuje. Okazuje się, że olbrzymia część ludzi nie chce z tego skorzystać, nie podchodzi do tych osób, nie bierze tego kawałka ciasteczka. Kiedy pytamy dlaczego, mówią, nie chcę mieć poczucia, że później powinnam kupić całą paczkę tych ciastek. Nie chcę mieć poczucia, że powinnam się jakoś zrewanżować. Zauważmy zresztą, że są pewne grupy, które kompletnie tego poczucia nie mają. To są studenci. Kiedyś robiliśmy takie badania naszych studentów, którzy potrafili 6 razy okrążyć całe stoisko po to, żeby się najeść jogurtu albo innej zupki. My wybaczamy im to, rozumiemy, wszyscy kiedyś studentami byliśmy. W każdym razie zauważmy, że ta reguła jest naprawdę dosyć silna i my często posługujemy się nią w tym znaczeniu, że ona steruje trochę naszymi zachowaniami, nawet wtedy, kiedy mamy poczucie, że osoba, która jakiś nam prezent dała albo jakąś przysługę nam wyświadczyła, wcale nie jest naszą ulubioną osobą. Właśnie nawet nie musi to być, chociaż czujemy bardzo intensywnie, że musimy się jakoś odwdzięczyć, więc staramy się tego uniknąć, jak mówisz. I to niekoniecznie musi być prezent, ale właśnie przysługa, bo ja mam takie doświadczenie, że w lekkiej panice zwykle uciekam przed ekspedientami czy ekspedientkami w sklepach odzieżowych, którzy podchodzą i z niewinnym pytaniem mówią, w czym mogę pani pomóc. I zwykle, nawet jeśli ja naprawdę chciałabym ich pomocy, to albo ten sklep jest trochę za drogi i tak naprawdę ja nie chcę tam kupować, tylko przyglądam się, kiedy może będzie mnie stać na takie rzeczy. Ale wiesz, o czym mówię, że już samo zaangażowanie, rozpoczęcie dyskusji powoduje, że miałam silne poczucie, że ja muszę zostawić pieniądze w tym sklepie. Może tak być niestety. Może też być tak, jak w sytuacji, która przytrafiła mi się kiedyś na lotnisku w Monachium, gdzie w sklepie Duty Free szukałem perfum dla mojej żony i podeszła do mnie przepiękna, czarnoskóra młoda dziewczyna, pytając, czy może mi w czymś pomóc. Więc powiedziałem, że szukam bardzo konkretnej marki, bardzo konkretnego rodzaju perfum, a ona powiedziała okej, ale tutaj jest druga wersja, którą ostatnio wypuściliśmy. Być może będziesz zainteresowany tą właśnie. Więc ja mówię, że wiesz, być może tak, ale ja kompletnie nie wiem, czym one się różnią. Na co ona mówi, słuchaj, to ja się nią popryskam, a ty mnie powąchasz i w ten sposób będziesz znał różnicę. Domyślasz się oczywiście, że w popłochu wręcz uciekłem z tego sklepu, uznając, że
coś, co się tutaj może wydarzyć, nie jest chyba czymś, w czym chciałbym uczestniczyć, ale to pokazało, że czasami możemy w tej chęci wykorzystania reguły wzajemności odrobinę przesadzić. Jak mówimy o tych skrótach, błędach, bo niektóre rzeczy są błędami, niektóre rzeczy są skrótami myślowymi, to jeszcze koniecznie chciałabym wspomnieć o moim ulubionym, mianowicie takiej niewierze w pełną losowość. My absolutnie nie jesteśmy w stanie uwierzyć w pełną losowość, bo oto wyobraźmy sobie, że ktoś chce zagrać w totolotka i wybiera liczby 1, 2, 3, 4, 5, 6. No przecież wszyscy się popukają w głowę. Co to za koncepcja w ogóle? Jak tak można? Nie ma szansy, żeby coś takiego wypadło. Oczywiście, że jest szansa. Dokładnie taka sama, jak wybierzemy inne liczby, ale to jest dla nas nie do przejścia. Wiesz co, z pewnej perspektywy ci ludzie mają rację, to cię prawdopodobnie zaskoczę, ale nie wybieranie układu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ma swoje zalety. Już mówię, o co chodzi. Oczywiście on ma dokładnie taką samą szansę wypaść jak układ 12, 16, 33, 36, 47. To znaczy jest to szansa w postaci dużego, przy okazji dużego lotka 1 do 14 milionów niecałych. Kiedyś to liczyłem na swoich zajęciach ze statystyki. Problem tylko w tym, że kiedy już wygrasz, to znaczy kiedy by się okazało, że rzeczywiście ten układ, który zaproponowałaś, jest układem, który wygrywa, to gdyby to był układ 1, 2, 3, 4, 5, 6, to trzeba by się było podzielić z dużą grupą ludzi nagrodą. Dlaczego? Dlatego, że zawsze jest tak, że jakaś grupa ludzi zaznaczy ten układ. A, zobaczmy, co się stanie. Zobaczmy. Dowcipni się. Jeżeli popatrzysz na taką, jak to nazwać, takim poletkiem do zaznaczania, takie poletko do zaznaczania swoich cyferek na kuponie totolotka, to można tam na przykład stworzyć pewne figury geometryczne, prawda? Jakiś taki X albo jakiś taki kwadracik, trójkącik i tak dalej. I okazuje się, że zawsze jest grupa ludzi, którzy coś takiego zaznaczą. Czyli szansa na ich trafienie jest dokładnie taka sama jak wtedy, gdybyś zaznaczyła coś, co wydaje się losowe, kiedy patrzymy na ten układ. Ale jeśli by się okazało, że wygrywasz, to trzeba by się było wtedy z tymi ludźmi podzielić nagrodą, bo taki jest mechanizm tej gry liczbowej. Więc z pewnego punktu widzenia jest to rzecz dosyć sensowna, choć oczywiście mówimy o tak nikłej szansie na powodzenie, że właściwie jest to zupełnie pomijalna kwestia. Ale jak to mawiał Antoni Słonimski, czy nadzieja to jest rzecz, którą możemy łatwo tutaj odpuścić. Ale zobacz, przyłapałeś mnie teraz na klasycznym błędzie. Oto wydawało mi się, że to tylko ja jestem taka sprytna i mądra, że zwracam uwagę na to, że wszyscy inni nie zaznaczą 1, 2, 3, 4, 5, 6, a ja, Karolina Głowacka, będę taka właśnie dowcipna i zaznaczę. Na świecie jest kilkanaście milionów ludzi, którzy uważają, że najlepszym hasłem do jakiegokolwiek portalu jest hasło, bo przecież nikt na ten pomysł nie wpadnie, więc naprawdę mamy poczucie, że jesteśmy wyjątkowi. Dobrze, jestem już sprowadzona na ziemię. Porozmawiajmy chwilę o dyskusjach, jakie toczymy między sobą, mówię tak społecznie, czy to w internecie, czy gdzieś tam przy stole, bo wydaje mi się, że to może być powiązane troszeczkę z takimi właśnie, nazwijmy to, skrótami myślowymi, czy heurystyką, jak to nazywasz profesjonalnie. Mianowicie, często zdarza się tak, że rozpoczynamy jakąś dyskusję, po czym dwie strony, a nie daj Boże jest ich więcej, bo to już się robi kompletny galimatias, zupełnie się rozchodzą. Każdy zaczyna mówić o swoim albo doświadczeniu, albo o swoim punkcie widzenia, przesuwa te dyskusje w tę stronę, która jemu czy jej bardziej pasuje, niekoniecznie intencjonalnie manipulując, tylko jakby tak naturalnie po prostu to wychodzi. W każdym razie ja rzadko kiedy widuję dyskusje, które prowadzą do czegoś. To rzadko kiedy kończy się, tylko zwykle to się rozchodzi zupełnie na boki. Z czego to się bierze i jak możemy zauważyć, że sami wpadamy w taką pułapkę w czasie dyskusji? Jeśli chodzi o dyskusje internetowe, to ja w ogóle mam do nich bardzo sceptyczny stosunek. Jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się widzieć, żeby ktoś powiedział: OK, przekonałeś mnie. To prawda, masz rację. Naprawdę nigdy nie zdarzyło mi się zobaczyć, żeby taka sytuacja w sieci miała miejsce. Jeśli wszystko idzie dobrze, to można by to podsumować takim bardzo chłodnym komunikatem z MSZ-u, który brzmi: strony poinformowały się nawzajem o swoich stanowiskach. A jeśli wszystko idzie tak, jak zazwyczaj w Polsce idzie, to przy czwartej, piątej wymianie opinii pojawia się oskarżenie o bycie Żydem i właściwie dyskusja się kończy, no bo co, ja będę z jakimś Żydem
dyskutował. Przepraszam bardzo za taki bardzo otwarty tekst, ale tak to w ogromnej większości wypadków wygląda. Więc mamy do czynienia z sytuacją, w której te dyskusje są właściwie tylko po to, żeby sobie godzinami opowiadać o tym, jak się ze sobą zgadzamy, albo po to, żeby się na kogoś obrazić i ją zakończyć. Dlatego z definicji staram się nie uczestniczyć w tego rodzaju dyskusjach, uznając, że jeśli ktoś chciałby ze mną porozmawiać, to ma naprawdę sposób, żeby mnie znaleźć, niekoniecznie nawet osobiście, ale po prostu do mnie napisać i w ten sposób możemy jakąś sensowną, miejmy nadzieję, dyskusję rozpocząć. To, co jest ciekawe w tych dyskusjach, to jest rozliczna ilość różnego rodzaju taktyk czy strategii, które podejmują ludzie wtedy, kiedy widzą, że przegrywają. I to jest dosyć zabawne tak naprawdę z pewnej perspektywy, a bardzo pouczające obserwować, jak ludzie stosują techniki, które dają im poczucie, że wygrali dyskusję, ale w rzeczywistości są przyznaniem się do porażki. Jedną z takich... Zróbmy tutaj nawias, przepraszam na chwilę, ale to też jest ciekawe, bo używasz tego języka, który mówi o wygraniu dyskusji, że my właśnie nie rozmawiamy, żeby dojść do czegoś, tylko to jest potyczka, kto wygra, kto kogo bardziej, że tak powiem, dojedzie. Tak, tak. Zmasakruje kogoś, albo go wdepcze w ziemię. Albo... No i tutaj są takie sformułowania, które rzeczywiście dużo bardziej wiążą się z turniejem rycerskim, albo może trochę bardziej taką bitwą na sztachety w klasycznej kieleckiej, przepraszam, dziewczyno ze Skarżyska miejscowości. I tak to rzeczywiście w istocie wygląda. W każdym razie dobrze jest pamiętać, że już ile to? To był XIX wiek, tak? Kiedy Schopenhauer pisał erystykę i tam skatalogował całą masę różnego rodzaju błędów, czy technik, jakkolwiek byśmy je nazywali, które pozwalają wygrać dyskusję, ale właściwie należałoby założyć, że jeśli ty korzystasz z tych argumentów, to tak naprawdę korzystasz z niedozwolonego dopingu i powinieneś być z tej dyskusji eliminowany. To, czego chyba Schopenhauer nie opisywał, a w każdym razie nie używał takiego sformułowania, to jest rzecz, która się ostatnio niebywale często pojawia, czyli tak zwany z języka angielskiego whataboutyzm. Whataboutyzm, który polega na tym, że jeżeli ktoś wyciąga jakiś argument, który teoretycznie powinien cię wkręcić w ziemię i sprawić, że powinieneś się przyznać do błędnego rozumowania, to ty wyciągasz sztandarowy argument, a co z tymi, którzy? Prawda? Czyli jeżeli kłócą się w sieci przedstawiciele jednej i drugiej głównej siły politycznej w tym kraju i ktoś mówi o tym, że ktoś ukradł tyle, no to drugi mówi, a co z tymi, którzy jedli ośmiorniczki? Prawda? Dziennikarze dostają jeszcze pytanie, a gdzie byłeś, byłaś, gdzie krytykowałaś, kiedy właśnie. Oni coś tam. Tak jest, tak, tak. I później stosuje się takie sformułowanie znane jeszcze z towarzysza Winnickiego z Alternatywy 4, czyli to jest ukartowana robota określonych sił, prawda? Bo to jest rzecz, która wyjaśnia absolutnie wszystko. Więc gdybym miał sugerować, co możemy zrobić w tej sytuacji, to po prostu zrobić sobie listę tych wszystkich stratagemów, o których pisał Schopenhauer, dać sobie zalaminowaną obok swojego monitora i po prostu w sytuacji, w której ktoś korzysta z tego argumentu, mówić bingo, użyłeś argumentu numer 32, dziękuję za dyskusję, właśnie przegrałeś. Jeśli w ogóle chcemy w takie rzeczy wchodzić. Ale jak mówię, ogromna większość tych dyskusji w ogóle nie ma na celu przekonania kogokolwiek do czegokolwiek, więc chyba nie ma to specjalnego sensu. To są oczywiście znane sprawy, takie argumenty ad personam albo wyciąganie jakiegoś fragmentu z argumentacji przeciwnika i rozbuchanie go do granic możliwości, doprowadzanie do absurdu, intencjonalnie albo nie, ignorując całą resztę, więc to mniej więcej znamy, ale to też jest ciekawe, bo kto sięga z tych osób, które ja znam, które sięgały po Schopenhauera nie z przyczyn zawodowych czy uczelnianych, to zwykle to byli właśnie tacy, takie cwaniaczki, którzy myśleli, że są bardzo bystrzy i korzystając właśnie z geniuszu Schopenhauera, że tak powiem, jadąc na jego zdolnościach, będą innych zaginać. Ja to zawsze kojarzę raczej właśnie z takiej negatywnej strony. Czytam Schopenhauera właśnie po to, żeby kogoś umieć dojechać. Ale państwo mogą to zrobić inaczej, czyli właśnie przeczytać sobie Schopenhauera po to, żeby nabrać zdolności obrony czy też rozpoznawania. Tak jak mówisz, to chyba jest dobry pomysł.
jestem przekonany, że dużo lepszy niż traktowanie tego jako podręcznika do doginania kogoś w dyskusjach. Oczywiście, jeżeli ty musisz korzystać z Schopenhauera po to, żeby kogoś przekonać do czegoś, to może oznaczać po pierwsze, że nie masz żadnych sensownych argumentów, a może to oznaczać po drugie, że masz do czynienia z ludźmi, których po prostu lekceważysz, których traktujesz jako osoby, które w taki sposób mogą zostać potraktowane. W jednej ani w drugiej sytuacji chyba nie rozpoczynałbym dyskusji po prostu. Podsumujmy naszą rozmowę, czyli te różne skróty myślowe, oszczędności mózgowe, jakie są dokonywane przez nasz organizm, żeby tego piecyka naszego cały czas nie dostarczać mu energii, bo musielibyśmy jeść naprawdę strasznie dużo, to wszystko po prostu jest, tak jesteśmy skonstruowani, nie ma co się na to obrażać, natomiast w momencie, kiedy mamy podejmować jakieś ważne decyzje, to chyba warto, no właśnie, co zrobić? Nie podejmować się impulsywnie, napić się szklanki wody, spróbować to rozrysować. Co może, jak możemy własnym umysłem zaradzić sobie z tym, co nam serwuje nasz własny umysł? Jednym z takich najbardziej popularnych trików, które znały już nasze babcie, była prosta rada: prześpij się z tym. To znaczy, daj sobie odroczenie czasowe, sprawdź, czy pomysł, który dzisiaj wydaje ci się znakomity, będzie równie znakomity za 24 godziny. Jeżeli spotkasz się z sytuacją, w której ktoś twierdzi uparcie, że te decyzje musisz podjąć teraz, już, zaraz, bo jest to absolutnie wyjątkowa okazja i już więcej się nie powtórzy, to to jest wystarczający powód, żeby sobie dać z tą okazją spokój. Być może tracisz wyjątkową okazję, ale szansa na to wydaje się na tyle mała, że można ją zupełnie spokojnie pominąć. Jeżeli tej okazji nie będziesz miał jutro, to być może nie, to pewnie pojawi się jakaś inna, którą będziesz mógł, z której będziesz mógł skorzystać albo nie, jeśli tylko będziesz miał na to ochotę, ale nie podejmuj takich decyzji w sytuacji presji, zwłaszcza presji czasowej, ale także presji ze strony innych ludzi. Jeżeli dookoła nagle pojawiają się doradcy, którzy ci mówią, że to jest znakomity pomysł, ty tych ludzi wcześniej na oczy nie widziałeś, ale pojawia się tajemniczy Don Pedro, który mówi, że ja to bym z tego natychmiast skorzystał, gdybym tylko miał na to środki, to jest wyraźny sygnał, że trzeba jak najszybciej się pożegnać i ruszyć do świata ludzi uprzejmych, którzy niekoniecznie chcą wyciągnąć portfel z twojego palta czy z twojej marynarki. A jakżeż popularne są te zegary odliczające, że do końca promocji pozostało tylko 4 godziny, 3 godziny i to tak opada, opada, opada. Podcast Radio Naukowe będzie bezpłatny stale, aczkolwiek zatytułowanie go podcast gratis myślę, że spowoduje duże zainteresowanie wśród słuchaczy. Chyba tak zrobię. Doktor habilitowany Tomasz Grzyb, profesor Uniwersytetu SWPS. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję, życzę dobrego dnia. Radio Naukowe. Dziękuję, że wysłuchałaś do samego końca ten podcast. Przygotowanie każdego odcinka wymaga wielu godzin pracy. Dlatego jeśli spodobał Ci się ten odcinek, ten czy inne, jeśli masz możliwość i ochotę, to możesz mnie wesprzeć w serwisie Patronite, patronite.pl/radionaukowe. Więcej o projekcie można oczywiście przeczytać również na radionaukowe.pl. Zachęcam do zajrzenia na Facebooka i na Instagrama. Dobrego dnia. Radio Naukowe.